Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj jest 31 października, czyli Halloween. Jest bardzo wcześnie rano, ja jestem z Grzesiem, właśnie tankuję mi samochód. I po tankowaniu jedziemy na zakupy, ponieważ dzisiaj mamy gości. Będzie bardzo fajne spotkanie rodzinne. Także lodówka pusta, więc już mamy z Grzesiem plan, co tam mamy kupić, co będziemy fajnego dzisiaj robić na to spotkanie takie halloweenowe. Jeszcze w międzyczasie wejdę chyba do Dillsa, jeszcze zobaczyć coś. Także jeszcze trochę zakupów przed nami. No i myślę, że to będzie bardzo sympatyczny dzień, bo tak się złożyło, że ja dzisiaj nie muszę iść do pracy i Grzesiu nie musi dzisiaj iść do pracy, a Zosia ma wolne. Ale Zosia jeszcze śpi, bo Zosia wczoraj wróciła bardzo późno w nocy ze szkoły, bo miała taką, nie wiem, imprezę halloweenową na wieczór. Cześć Grzesiu. Hello. Więc właśnie mówię, że Zosia jeszcze śpi, bo miała wczoraj taką mega imprezę w szkole, nie? Więc śpi. I tak, korzystając z okazji, zaczynając ten piękny dzień, bo widzę, że już w Gliwicach znowu kolejny dzień słońca wychodzi, a my odjeżdżając ze stacji, musimy zacząć tego vloga, żeby komuś podziękować, nie? Bo się tego nie spodziewaliśmy zupełnie. Pozdrawiamy Paulę z kanału Boogie Silver. Całą rodzinkę pozdrawiamy i Cię ściskamy mocno. I powiem tak, kochana, jaka była moja reakcja? Takie zaskoczenie, nie? Znaczy, ja jestem szczera i powiem Wam tak, nigdy nie spodziewałam się, że osoba, która tyle lat kręci vlogi i ma kanał na YouTube, dostrzega takie kanały jak nasz. Więc był to dla mnie totalny szok, tym bardziej, że co Ci powiedziałam? Jezus Maria! Paula nas ogląda, nie? W ogóle to był dla mnie totalny szok, więc jest nam bardzo, bardzo miło, bo oglądamy Cię od samego początku, to przecież tyle lat. Także fantastycznie, bardzo się cieszymy i jeszcze przed chwilą do Grzesia powiedziałam, Jezu! Paula mnie zna! Także Śląsk pozdrawia, pozdrawiamy Cię kochana z Gliwic i witamy wszystkich nowych gości na naszym kanale, którzy zawitali z kanału Pauli. Fajnie, że jesteś, zapraszamy Cię do nas serdecznie, rozgość się i zaczynamy tego halloweenowego vloga. Zostańcie z nami! Zaćmienie. Grzesiek, co my bierzemy? Paluszki. Kabanoski. Kabanosy. Kabanosy. Jeszcze pojedziemy do Alwika. Jeszcze do Alwi musimy jechać. Masło, nie? Masło. Nic nie ma, nie? Masło jest na dole, jedno. O, czekajcie. Nie ma masła. Jest taka kostka. Masło brak. O, a ja wiem dlaczego. Zobaczcie. Dlatego. Co teraz? Masło wykupili, a jest rano. Ja nie wiem. To... Śledziki, Grzesiu. Że się uwielbia śledziki. Zbierę śledziki. O, ale to by było dobre. Co? W tym. Tak. Ty lubisz? To by było zajebiste. Tak? A ja wzięłam te, bo ja te lubię. Dobra, bierzemy. Nic nie ma. Masła nie ma. To była promocja. Tak. Więc chyba, a masło potrzebujemy dzisiaj do wypieków, więc zaraz się zwijamy do Aldi, bo nie ma. Wychodzimy z Lidla, bo nic nie było. Grzesiu, mamy dzisiaj taka... Wszyscy wszystko już wykupili chyba wczoraj. No tak, bo jutro jest wolne, wiadomo, jeden nie? Dzień zamknięty jest, nie? No, więc jedziemy do Aldi. Może w Aldi kupimy masło. I wylądowaliśmy w Aldiku. W Aldiku, może w Aldi będzie masło. Masło, nie ma masła.
Halloween? Biorę dla dzieci jeszcze. A te to ja też lubię. Co to jest? Grzesiu, twoje ulubione. Kasztanki. Ale ja wyglądam jak kasztanek to. Kasztanki, malangi, tiki-taki. Grzesiu lubi najbardziej kasztanki. Ja lubię najbardziej tiki-taki. Oboje nie lubimy malagi. Ale nie wiem, czy ktoś pamięta, bo 20 kilka lat temu jeszcze były buławki. I kochałam buławki. To trochę tak smakowało jak cukierki cukrowe. A buławek teraz nie ma. Ale za to jeśli to w czekoladzie. A Zosia lubi galaretki. Te galaretki. Dobra. Nie wzięliśmy też dynie. O, biorę jeszcze dynię. Nie wiem, czy do ozdoby stołu, ale ostatnio były w Aldi. Pamiętasz, Grzesiu, takie ładne zestawy dyni w pudełku. I kurczę, nie wzięliśmy, a teraz już chyba nie ma. Grzesiu, mamy masło. A ja sobie jeszcze takiego uroczego kwiatka kupiłam na stół. Więc będzie dzisiaj na naszym stole imprezowym. I wracamy już do domu. Zosia wstała. I zaczynamy sprzątać, a potem wiecie, co Zosia lubi najbardziej? Ozdoby halloweenowe. Więc jedziemy do domu. A my już w domu. Zaczynamy sprzątać, przygotowywać. Za chwilę będziemy z Zosią bić ciasteczka. Zosia, ty już na nogach, nie? Wstałaś? Idziesz się przywitać? Idziesz się przywitać? Bo ty się jeszcze nie witałaś. A pokażę wam coś fajnego, co w zasadzie kupiłam wczoraj. Cześć, Zosiu. Zosia już z nami. Cześć. Zosia, wyspałaś się? Tak. Mówiłam widzom, że wczoraj miałaś imprezę nocną w szkole. Więc wyspała się, my z tatą zakupy zrobiliśmy. Teraz Zosia przysypuje do takiej super misy cukierki halloweenowe. Znaczy takie różne kupiliśmy w zasadzie. I kupiłam coś świetnego na te cukierki. I jak sobie wczorajszą sytuację przypomnę, to po prostu mam taki śmiech, że myślałam, że się posikam. Chodzę z tym i mówię tak, do babci Basi. Kupiłam coś fajnego, ale opowiem ci, co to jest, bo nie chcę, żebyś się wystraszyła. Ona, okej. Okay. I ja mówię, włóż tu rękę. Babcia, boję się, boję. Zosia jest obok, bo ty to słyszałaś? Nie, bo myśmy w sumie ci tego nie mówili wczoraj w nocy. No i babcia wsadziła, wystraszyła się w ogóle, puściła to z rąk. I sama przestraszona mówi tak, idę z tym do dziadka Mariana, nie? I idzie z tą miską do dziadka Mariana i mówi, weź sobie cukierka. A dziadek, Zuśka, jak dziadek skoczył na łóżko, ale wiecie, tak pozytywnie, nie? Ja mówię, nie, a babcia Basia tak, a gdzie wy tą miskę dacie? No chcieliśmy dać przed dom, nie wiemy, czy dzisiaj dużo dzieci będzie chodzić u nas na dzielni, czy nie. Ale już wam pokazuję, co to jest i kupiłam to w Action. Już wam pokazuję. Na cukierki, tu jest taki koleś. To masz, Zosia, włączone? Nie. Ja może, o. I teraz jak weźmiecie sobie... Rękę. Włóż tam rękę. Ja nie chcę działać. Jeszcze lepiej to wygląda. Więc mieliśmy kupę śmiechu z tą miską. Oczywiście dla mega wrażliwych nie oglądać, nie dawać cukierków do takiej miski. Także Zosia już tutaj ze mną i będziemy przesypywać cukierki. Myśmy rano wybrali się na zakupy i powiem wam, że już szału nie było. Więc wzięłam takie cukierki, galaretki ulubione Zosi. Jeszcze jakieś takie, żeby kolorystycznie to było. Taką dużą pakę w Aldi Mało Mamów. Ja uwielbiam te gumy rozpuszczalne. I to jest taki różny halloweenowy miks. Więc to też sypiemy. I tutaj jeszcze wczoraj wieczorem szybko podjechałam do Biedronki i jakieś takie kuleczki wzięłam. Więc uzupełniamy tego pana cukierkami. Thank you.
i sobie chwilę tak odpoczywam. Nie chcę Wam pokazywać, co dookoła mnie jest. Wszystko rozwalone. Także składamy to jakoś w całość na dzisiejszą imprezę. Zosia już tam balony z tatą porobiła. Także za chwilę jeszcze nam zostało ozdabianie. Zjadać naszego gościa z miską z cukierkami. Więc zobaczymy jeszcze. I tak. Obiecałam ostatnio Grzesiowi, że już wszystko na Boże Narodzenie mam, że już w tym roku nic nie dokupuję, ale wiadomo było to, że sama sobie nie ufam i Zesza też, nie? I my zawsze musimy coś dokupić na Boże Narodzenie i weszłam do Dealsa w ogóle po coś zupełnie innego, a wyszłam znowu z czymś na święta Bożego Narodzenia, ale stwierdziłam, dobra, no to jest takie, mi się to tak podobało, że ja to po prostu, przecież to jest tylko drobnostka. Więc kolejne pudło będzie znowu w garażu stało na święta, bo po prostu już mam tego tyle, ale no nie mogłam się powstrzymać. Więc już Ci pokazuję, jest torba z Dealsa. W ogóle dla mnie ten sklep powinni zamknąć, powinni tam dać moje zdjęcie i napisać Anna, zakaz wstępu do Dealsa, do Action, idziesz do takiego sklepu, matka powinna mieć zakaz wstępu, Zosiu? Deals, Action i jeszcze do jakiegoś chodzi, no i wiadomo, ulubiony sklep taty, Pepco. Tak, ja w Pepco bardzo mało ostatnio kupowałam, ale Grzesiek uwielbia chodzić po Pepco. Więc, a dla mnie powinni Dealsa zamknąć. Więc nie mogła się Anna powstrzymać i musiałam znowu coś dokupić. Więc już Wam pokazuję, co dokupiłam. Zawsze co roku, w ogóle mamy taką tradycję, że zawsze co roku kupujemy sobie jakąś na przykład jedną bombkę na choinkę, albo Zosia dostaje zawsze ze szkoły muzycznej jakąś fajną bombkę, więc zawsze sobie co roku na tą naszą choinkę coś dokładamy. A że jak oglądacie nas już wcześniej i spędzaliście z nami poprzednie święta, to mamy zawsze żywą choinkę i na tej choince, tak Zosia, cukierki teraz. Serio. Ej, bo ja ci go załączę. Nie. Więc my mamy zawsze na Boże Narodzenie żywą choinkę i ja lubię taki minimalizm na choince. I lubię takie, wiecie, rzeczy, na przykład rękodzieła kupować na tą choinkę, albo od kogoś dostaję w czasie świąt. Mam nadzieję, że w tym roku mi się w końcu uda, bo moja kuzynka jeździ co roku, to jest Jarmark Bożonarodzeniowy na Nikiszowcu w Katowicach. On niestety trwa tylko 3 dni i zazwyczaj my w te 3 dni zawsze co roku z Grzeszkiem jesteśmy w pracy i nie możemy na ten jarmark dojechać. Więc mam nadzieję, że może w tym roku nam się uda, bo tam jest bardzo dużo stoisk właśnie z takim świątecznym rękodziełem, a ja bardzo lubię takie rzeczy kupować do domu i na choinkę właśnie w okresie świąt. Więc nie przedłużając, co kupiłam takiego fascynującego w Dealsie na Boże Narodzenie w tym roku? Nie mogłam się powstrzymać, bo my uwielbiamy z Zosią skrzaty. Więc były takie 3 skrzaty świąteczne. One mają na swoich czapeczkach sznureczki, więc będą fantastyczne na naszą choinkę. Próbowałam z tymi ozdobami lata wcześniej różnie, że miałam choinkę granatowo-złotą, złotą i powiem Ci, że już od chyba 5 lat albo 4 mamy taką właśnie żywą, piękną choinkę, znaczy dla mnie ona jest piękna i właśnie takie czerwone, typowa czerwień, która kojarzy się ze świętami, więc takie skrzaciory 3 będą w tym roku na naszą choinkę i takie 3 skrzaty kosztowały 10 zł. No uwielbiam. I wiesz, którego mama jeszcze kocha skrzata najbardziej na świecie? W zeszłym roku dostałam takiego pięknego skrzata stojącego od mojej szefowej w pracy. I ten skrzat, oczywiście już się nie mogę doczekać, aż go wyciągnę. On zawsze stoi na naszym korytarzu. Jest przepiękny i będę zawsze, jak przyjdą święta i będę go wyciągać, to będę myśleć o mojej szefowej, od której go dostałam, bo naprawdę jest zajebisty. Co to dużo mówić? I takie też prezenty przynoszą wspomnienia. I piękne wspomnienia, więc czemu nie? Potem kupiłam oczywiście 2 rzeczy na choinkę. To nie jest żadna nowość, ale wcześniej tego nie kupowałam. Mi się bardzo spodobały, więc tak. Jeden samochód z choinką za 5 zeta. Uwielbiam takie rzeczy. I drugi za 5 zeta niebieski. W ogóle zawsze chciałam sobie takie auto kupić. Naprawdę.
Znaczy wiecie, nie poddajemy się jeszcze z tym z Grześkiem, kto wie, ale zawsze chcieliśmy mieć tego Volkswagena i sobie tak pojechać na przykład na Hel. To by było coś. Więc na razie będę go miała na choinkę. I ostatnia rzecz, czyli dużo nie kupiłam. Tak mnie urzekła, za całe 15 zł kupiłam taką oto drewnianą, jak to nazwać, Zosia? Uciekło mi. Pojemnik na świąteczne słodycze. Bo damy tu cukierki albo pierniczki, tak jest Zosiu. Więc taki uroczy kształcie choinki za 15 zł w Dealsie. Żal było nie wziąć. Więc kolejne rzeczy przybyły. Zosia, my chyba jeszcze coś kupimy, nie? Myśmy ostatnio byli w Action, to był taki piękny dziadek do orzechów, taki duży. Ale powiedziałam nie, chyba już, chyba nas tata z domu wyrzuci. Za te ozdoby. Albo tata nam kupi coś w Pepko. Okej, to był szybki przegląd Dealsa na Boże Narodzenie, więc jestem szczęśliwa i nie mogę się doczekać, aż to wszystko w moim domu już będzie w użytku. A teraz się, Zosia, zabieramy za dalsze przygotowania do naszego przyjęcia halloweenowego, czyli lecimy piec ciasteczka. Zabieramy się za ciasteczka. Nie popiszemy się, ja Wam kiedyś w holu zakupowym pokazywałam, że w Lidlu coś takiego kupiłam, więc żadna wyższa szkoła jazdy. Mamy mieszankę do ciasta, wsypujemy to do miksera, dajemy jedno jajko i 75 gram masła miękkiego, nie? I to mieszamy i formujemy na papierze. Co fajnego pijesz? Taki soczek. Z kiwi? Mhm. No to zabieramy się za ciasteczka, co? To robimy. I ciasto mamy już wymieszane i tutaj było napisane, że robimy takie, no takie kopczyki z ciasta, więc Zosia robi. Tu są nasze ciasteczka. Powiem Wam, że mega trudno się je rozprowadzało, więc teraz lądujemy do piekarnika i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I nasze ciasteczka już z piekarnika wyjęte. Musicie z nimi bardzo uważać, jeżeli też to macie i kupiliście, bo bardzo szybko się pieką, to jest taki max 10 minut. I tutaj była dodana jeszcze taka glazura, czyli proszek i dodajecie dwie łyżki ciepłej wody. Zosia, Zosia, jak to wygląda? Halloweenowo. I tu takie dyńki. Więc będziemy to ozdabiać. To są nasze krwawe ciasteczka. Szybko trzeba tą glazurą, powiem Wam, smarować, bo ona zastyga. Więc takie ciasteczka. A to mamy krwawe ciasteczka. Grywam nasz stół, bo jesteśmy w trakcie przygotowywania stołu. I ja nie wiem, jest godzina, która godzina? Przed 15 i już jest tak jakoś ponuro na dworze, że z tym światłem to masakra. Tutaj włożyłam dynię, tutaj Zosia przygotowała nasze ciasteczka. Tutaj dzisiaj w Aldiku kupiłam żosa, ja kocham żosy. I był taki cudaczny z jakimś nietoperzem i tu jest, już Ci pokazuję, taka dynka. On jest w takim koszyczku, a koszyczki bardzo lubimy, więc koszyczek nam się na pewno do czegoś przyda, więc jeszcze taki brzosik. Tu jest taka lampeczka od Zosi, już Ci pokazuję. Moja rodzina jeszcze pojechała na zakupy, bo Zosia jeszcze coś potrzebowała. O, tak to. Zaraz Ci pokażę. Potem to załączę, bo Zosia nie pozwalała tego załączać. Coś takiego. Tu mam jeszcze dwie takie urocze dynki. Za chwilę jakąś fajną świecę odpalę. Tu mamy moje te piękne dynie z Pepko. I dzisiaj Zosia dołożyła o takiego skrzaciora tutaj. O. Przerwa w halloweenowych przygotowaniach na obiad.
Dzisiaj Was zaskoczymy. Takim daniem, które my, Grzesiu, zawsze robimy na obiad, jak mamy taki dzień w pędzie, nie? Ale ja uwielbiam. Ja też uwielbiam i to jest danie generalnie też, powiem Ci, mojego dzieciństwa, bo często w moim domu rodzinnym robiliśmy to i chyba to też w takie dni, jak trzeba było szybko jeszcze coś poogarniać, więc robiliśmy, więc pokażemy Wam, co dzisiaj mamy pysznego na obiad. I jeszcze powiemy Wam jedną rzecz, że ogólnie to jest tak, że między nami są duże różnice takie, że Ty coś lubisz, a czegoś nienawidzę, nie? I na odwrót. I na przykład, jeżeli chodzi o dzisiejszy obiad, to Grzesiek zawsze, to już Wam powiem, zaraz Wam pokażę, ziemniaczki przysmażane z cebulką i jajko sadzone i do tego Ty zawsze pijesz do tego co? Kefir. Albo? Maślanka może być. A Ania? Zsiadłem mleko. Nigdy do tego dania nie wypiję kefiru, nie lubię kefiru, a zsiadłem mleko uwielbiam. Więc zawsze taka różnica między nami, że ja zsiadłem mleko, a Ty kefir. Zosia jest załamana, bo ona tego obiadu nie lubi, ale nie bójcie się, nie jest głodna, zrobiłam jej szybciutko coś innego. Teraz jeszcze Zosia robi nowe ciasteczka, a ja Wam pokazuję, jak się prezentuje nasz halloweenowy obiad. O, i to o czym mówię. Ziemniaczki z cebulką, jajeczko. Anna zsiadła mleko, Grzesiu kefirek. Także zasiadamy, jemy obiad i jeszcze jesteśmy na ostatniej, Grzesiu, prostej. Tak. Jeszcze trzeba co zrobić? Przynieść pająka z garażu. I no, będzie gotowe. Trzeba znaleźć. Tak, także my zajadamy smacznego, kochani, i widzimy się za chwilę z dalszej części przygotowania imprezki. Prawie gotowi. Ja przed chwilą się skończyłam malować i niczym Was nie zaskoczę, bo ja co roku jestem taką czarownicą, ale taką pozytywną czarownicą, która uwielbia robić spotkania w domu, przygotowywać to wszystko, gotować i cieszę się, jak ktoś do nas przyjeżdża i możemy wspólnie spędzić ten jesienny wieczór. Halloween swoją drogą, bo to jest gratka dla dzieci, żeby miały fajne wspomnienia, przebierały się, bawiły, zbierały cukierki. Zosia jeszcze robi sobie makijaż sama, ona wszystko sama, to jest Zosia Samosia, więc zaraz Wam ją pokażę. I ja jestem taką dużą czarownicą, a Zosia taką małą czarownicą. Ona jest niesamowita w swojej kreatywności i dzisiaj się okazało, że nie mamy szminki w kolorze fioletowej czy czarnej, ja jak zwykle mam czerwoną, no i Zosia coś tam kombinuje, więc mam nadzieję, że pozytywnie nas zaskoczy. Ja zakładam swój kapelusz czarownicy, ja już mam swój kapelusz czarownicy i w takim stroju dzisiaj będę przyjmować naszych gości. Ciekawa jestem, czy inni się przebiorą i kim będą. I jeszcze szukam Grzesia, nie wiem, może mnie zaskoczy. Nie wiem, czy się przebiera, szczerze mówiąc. A teraz poszedł do garażu, bo jeszcze zapomnieliśmy, że szukamy pająka. Mamy takiego ogromnego pająka sprzed chyba 4 lat. I jeszcze tego pająka nam brakuje, więc Grzesiek szuka szybko pająka. Ja już prawie gotowa. Za chwilę robię kawkę i czekam na naszych gości, a tajemnicą to nie jest, że dawno się nie widzieliśmy i dzisiaj przyjeżdża szwagier z rodziną. I jeszcze mały update. Zosia się dalej maluje, ale zrobiła mi o tatuaż, czarownica. Pająk się zgubił w garażu, rzekł Grzesiu. Dzień dobry. Pająk się zgubił w garażu. Nie ma. Nie ma pająka. Nie wiemy, co się stało z pająkiem i goście tu pamięć z zeszłego roku, więc... Ale się nie dziwię, mamy remont i nic nie umiemy znaleźć. Czekamy na Zosię, ponieważ już się godzinę chyba maluje, więc zaskoczy Was. Ty, Grzesiu, gotowy? Tak. Gotowy. Jak impreza, to dla dzieci jakieś łóżki mamy. Jeszcze muszę przygotować właśnie jakieś chipsiki. Wiecie co, dzisiaj właśnie w Lidlu znalazłam takie zakończone chipsiki. Ciekawe jestem. Chcesz coś skosztować? Nie. Taka jeszcze zalewa. Chodź, moja czarownica. Tu jest moja mini czarownica. Makijaż godzinę trwał, co? A gdzie masz tatuaż? Tutaj? I na stole pełno tatuaży, bo będziemy naszym gościom jeszcze robić. Zosia, dajemy sok zwykły czy z lodem? Z lodem może.
wszystkie dzieci lecą do duszków, a wszyscy dorośli do chipsów. Jeszcze mam takie ciacha. Kupiłam takie ciacha w tym, w Aldi Kulinrzesiu. Zobaczymy. O, tutaj jeszcze celki, aż takie talerzyki byśmy znalazły, nie? Ej, one są w paczuszkach. Ale spoko. Takie w paczuszkach są, to są te ciasteczka z Aldika. To też wysypiemy, to żeby ktoś miał ochotę. I to już wszystko mamy? Czekamy na gości.